Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na to spotkanie. Organizatorzy uznali, że będę w stanie odpowiedzieć na pytanie. To muszę powtórzyć, żeby wszyscy zapamiętali, że mam jednak inny temat. Czy naukowiec może być kreacjonistą? No to jest tak zwane pytanie rozstrzygnięcia. To każdy, kto miał elementy logiki, wie, że tu są tylko dwie możliwe odpowiedzi, albo tak, albo nie. Ale sprawa nie jest taka prosta. Nie jest taka prosta z tego względu, że pojęcia, które tu występują w tym pytaniu, są wieloznaczne i niestety zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to ja muszę się tu bawić w semantykę i wyróżnić kilka znaczeń tych pojęć. Jest słowo naukowiec, prawda? I czy na przykład ja jestem naukowcem, ja jestem filozofem, prawda? W polskim znaczeniu słowa nauka, to jestem naukowcem, prawda? Bo w naszym języku funkcjonuje takie, można powiedzieć, socjologiczne rozumienie nauki. Nauką to jest to, co się wykłada na uniwersytecie, albo można węziej. Nauką jest każda dyscyplina, w której prezydent Rzeczypospolitej nadaje tytuły profesorskie, prawda? I wtedy filozof jest uczonym. Teolog jest też uczonym, prawda? I wielu humanistów. Ale jest też inne znaczenie słowa nauka. Moją dziedziną kompetencji jest filozofia nauki i tu słowo nauka znaczy co innego, bo polski zwrot filozofia nauki jest tłumaczeniem angielskiego philosophy of science, a science ma węższe znaczenie niż to polskie szerokie socjologiczne rozumienie. Nauka w tym węższym znaczeniu jako science, no można powiedzieć, że to są nauki empiryczne. Nauki empiryczne. Więc przynajmniej takie dwa mamy znaczenia słowa naukowiec. W przypadku, czyli nieempiryczne, prawda? Nieempiryczne także i empiryczne. W przypadku słowa kreacjonista mamy podobne sensy. To też jest pojęcie wieloznaczne, jeszcze bardziej wieloznaczne niż słowo naukowiec. Bo mogą być kreacjonizmy nieempiryczne. Na przykład filozoficzny kreacjonizm może być. Jest taka filozofia, którą miałem okazję studiować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tomizm, w której również występuje kategoria stworzenia, ale to słowo znaczy tam co innego niż my potocznie rozumiemy, bo potocznie przez stworzenie rozumiemy jakieś takie punktowe, jak ksiądz biskup tutaj mówił, wydarzenie gdzieś tam w historii świata. Natomiast święty Tomasz mówił, że creatio non est mutatio, że stworzenie to nie jest zmiana, ani stawanie się. Stworzenie to jest stała zależność bytów przygodnych od bytu absolutnego. Stała zależność egzystencjalna. Czyli w filozofii tomistycznej, która ma charakter kreacjonistyczny, przez kreację, przez stworzenie rozumie się stałą zależność, nie jakąś tam chwilową, ale bez przerwy Bóg podtrzymuje w istnieniu świat, czy mówiąc tak bardziej technicznie, byty przygodne, jako byt absolutny, prawda? Istnienie bytów przygodnych domaga się swojej racji istnienia w bycie absolutnym. No to jest przykład nieempirycznego rozumienia kreacjonizmu, ponieważ łatwo zauważyć, że istnienie, zależność istnienia, rodzaje istnienia, że byt przygodny, byt absolutny, to nie są sprawy empiryczne, tego się nie rozstrzyga empirycznie. No, podobnie też jest kreacjonizm biblijny, który zajmuje się tym, co Biblia mówi, albo koraniczny, prawda?
można analizować, co Koran mówi na temat stworzenia. To jako pewne działy teologii, również nieempiryczne znaczenie. Ale jest też znaczenie empiryczne kreacjonizmu. Znaczenie empiryczne. Więc Państwo widzą, mamy tutaj różne poziomy, empiryczne i nieempiryczne, prawda? Zarówno słowa nauka, jak i słowa stworzenie. I czyli w rezultacie nie mamy jednego pytania, jak tutaj w tytule tego referatu, tylko kilka. Zależy, które znaczenie ze strony nauka będziemy łączyli, próbowali łączyć ze znaczeniem słowa kreacjonizm. Jeżeli te sensy obu słów pochodzą z różnych poziomów, jeżeli na przykład rozumiemy słowo naukowiec szerzej, że to dotyczy także humanistów, filozofów czy teologów, natomiast kreacjonizm będziemy rozumieli empirycznie, jako pewne wydarzenie albo zbiór wydarzeń, czy pogląd na temat tych wydarzeń w historii świata, to łatwo zauważyć, że to jest nieciekawe pytanie. To jest, jeżeli łączymy różne poziomy analizy, no to takie pytanie ma równie wielki sens jak to, czy na przykład czy Portugalczyk na przykład może być strażakiem, prawda? No co ma jedno do drugiego, prawda? Tu mamy pochodzenie, a tu mamy zawód. To oczywiście, że może być, prawda? Więc tu nieempiryczny uczony może być empirycznym kreacjonistą, albo nieempiryczny kreacjonista może być empirycznym uczonym. One, skoro dotyczą to innych poziomów analizy, to nie wchodzą ze sobą w konflikt. W konflikt oba te pojęcia mogą wchodzić dopiero wówczas, jeżeli są używane na tym samym poziomie, prawda? Czyli albo na poziomie nieempirycznym, albo na poziomie empirycznym. No i tu od razu można zauważyć, że ten nieempiryczny poziom też jest nieproblematyczny. Oczywiście, że filozof może być filozoficznym kreacjonistą. No to tomiści na przykład są, prawda? Natomiast ciekawy problem, ja domyślam się, że gdy organizatorzy taki mi temat wyznaczyli, to właśnie o to chodziło. Ciekawy problem polega na tym, czy uczony rozumiany w takim wąskim sensie, jak pan profesor, prawda? Czyli na przykład przyrodnik, uczony empiryczny, może być empirycznym kreacjonistą. Wprawdzie może się wydawać, że to też jest banalne pytanie, bo są kreacjoniści, którzy mają porządne wykształcenie przyrodnicze. Skończyli dobre uniwersytety, mają stopnie doktorskie na porządnych uczelniach. Nawet nie dalej jak wczoraj dyskutowaliśmy na naszej uczelnianej liście dyskusyjnej o takim pewnym fizyku, nazywa się Gentry, który jest kreacjonistą, ma porządne wykształcenie z fizyki, ma publikacje w Nature i w Science, w innych czołowych czasopismach. Mimo to jest kreacjonistą, więc ktoś mógłby powiedzieć, no skoro są tacy kreacjoniści, no to też jest pytanie banalne. Skoro są, to mogą być, prawda? To ze średniowieczni myśliciele mówili, no z tego jak jest, wynika, że może. Skoro coś jest, to może być, prawda? A jednak ja chcę powiedzieć, że nie może być. Chociaż jest, prawda? To może się wydawać dziwne, prawda? No jak to? Są, ale nie mogą być. Otóż w całym tym sporze, bo spór ewolucjonizm-kreacjonizm dotyczący empirycznego aspektu, płaszczyzny empirycznej, to jest właściwie to, co się rozumie przez spór ewolucjonizm-kreacjonizm, prawda? To są te setki książek, jakie napisano, tysiące artykułów.
Otóż we wszystkich tych sporach nie uwzględnia się pewnego istotnego elementu pochodzącego od Darwina. I to może spróbuję Państwu wyjaśnić, dlaczego w ogóle taki problem istnieje z tym Darwinem. Bo jak tu posłuchamy księdza biskupa, prawda, albo przeczytamy jego książkę, to w zasadzie wygląda na to, że to jest pseudoproblem. Nie powinno być. Ludzie wierzący nie powinni mieć z tym Darwinem problemu. A jednak od 150 lat jest taki problem. Otóż powszechnie się uważa, że nauki przyrodnicze w tym dzisiejszym rozumieniu powstały w XVII wieku. Tak to się uważa. Epoka Galileusza i Newtona zwłaszcza. Otóż ja chcę Państwa przekonać, że to jest nieprawda. Dzisiejsze rozumienie nauk empirycznych, zwłaszcza nauk przyrodniczych, bo to nie musi być to samo, pochodzi właśnie od Darwina, jest zasługą Darwina. Newton nie miał osobiście żadnych oporów, żeby przywoływać interwencje Boże w przypadku, kiedy jego obraz świata napotykał na jakieś problemy. Na przykład newtonowski obraz świata miał pewien problem, na który jego współpracownik mu zwrócił uwagę, że wszechświat newtonowski, tak jak to sobie wówczas wyobrażano, prawda? Czyli nieskończony przestrzennie, wszechświat wypełniony tak chaotycznie właściwie, prawda? Bo gwiazdami. Otóż taki wszechświat jest grawitacyjnie niestabilny. Bo jak wiadomo, każde dwa ciała przyciągają się, więc wystarczy, że dwie gwiazdy przypadkowo zupełnie, prawda, znajdą się bliżej siebie, to będą się mocniej przyciągać niż będą odciągane przez inne gwiazdy. Prawda? Jeszcze wówczas paradoksu Zeiligera, tego grawimetrycznego, nie znano, bo to dopiero koniec XIX wieku. No więc wyglądało na to, że prędzej czy później jakieś dwie gwiazdy spadną na siebie, zlepią się, prawda? Powstanie większe ciało, które będzie dysponowało większym przyciąganiem grawitacyjnym. Prędzej czy później wszystkie gwiazdy wszechświata utworzą jedno takie olbrzymie, gorejące ciało. I Newton mówił spokojnie, na pewno to nie nastąpi, bo istnieje coś takiego jak opatrzność Boża. Bóg czuwa. A w jaki sposób czuwa? No w ten sposób, że interweniuje w tym świecie i zapobiegnie czemuś takiemu, bo to by był koniec świata, prawda? Więc Bóg tutaj, te gwiazdy, prawda? Bo gdyby gwiazdy były, prawda, w równych odległościach od siebie oddalone, no to każda gwiazda byłaby z lewej strony przeciągana równie silnie jak z prawej, prawda? Ale tak nie jest. Więc stabilność wszechświata Newton zapewniał, odwołując się do interwencji bożych, interwencji empirycznych w świecie. Coś takiego dzisiaj jest niemożliwe. Ten sposób rozumowania, a jest niemożliwe dzięki, ja tu nie oceniam, prawda, bo jak się mówi dzięki, to dobrze, może dobrze, może źle, zobaczymy w dyskusji. Dzięki Darwinowi właśnie. Darwin powszechnie uchodzi za twórcę teorii ewolucji. I oczywiście słusznie, prawda? Był to wielki uczony, wielkie osiągnięcie. Teoria ewolucji utrzymuje się już od ponad półtora wieku. Ale warto zauważyć, że
ona się nie utrzymuje w takiej postaci, w jakiej Darwin ją sformułował, prawda? O wielu rzeczach Darwin nie wiedział, zwłaszcza o genetyce na przykład, prawda? Teoria dziedziczenia też była zupełnie do niczego, jaką Darwin proponował. Więc koncepcja Darwina się wspomaga, prawda? Uzupełnia się. Raczej mówi się nie o darwinizmie, o neodarwinizmie, żeby zaznaczyć te modyfikacje, te zmiany. Oczywiście ten mechanizm, zmienność plus dobór naturalny nadal się zachowuje, ale także się mówi o innych mechanizmach oprócz tych. Natomiast jest jeden wkład Darwina do nauki światowej, o którym właściwie rzadko kiedy się myśli i rzadko kiedy się mówi, który nie uległ zmianie przez te półtora wieku, a nawet można powiedzieć, rozszerzył się z biologii, gdzie był pierwotnie zastosowany, na całość nauk empirycznych. Jest to tak zwany naturalizm. Wyraźnie mówił w swoich publikacjach, że w przyrodzie, że używał nawet łacińskiego określenia vera causa, że prawdziwa przyczyna tego, co się dzieje w świecie, jest w tym świecie. Czyli nauka powinna się ograniczać do przyczyn i skutków istniejących w tym świecie. Czasami wspomina jakichś kreacjonistów, którzy coś tam mówili, że stwórca coś tam chciał, prawda, osiągnąć i Darwin mówi, no ale przecież to nie jest naukowe. To nie jest postawa naukowa. Tu tego zwrotu, ten zwrot nie jest uargumentowany czy rozszerzony, jest to raczej perswazja, ale wielokrotnie powtarzana. Ja kiedyś specjalnie czytałem to główne dzieło Darwina z 1859 roku, i ze zdziwieniem przekonałem się, jak często Darwin w nim mówi o Bogu. Coś, co jest zupełnie w dzisiejszych pracach naukowych niespotykane. Ale oczywiście mówi, zresztą ksiądz biskup tu nawet cytował jakieś tam cytaty na początku i wypowiedzi na końcu tej książki. Otóż Darwin wprowadził to, co jest słabo rozeznane w filozofii nauki. Darwin wprowadził zasadę naturalizmu. Nauka w wyjaśnianiu świata może odwoływać się jedynie do przyczyn z tego świata, a nie do przyczyn spoza tego świata, przyczyn nadprzyrodzonych. Jakiekolwiek interwencje ze sfery nadprzyrodzonej są wykluczone w nauce. Czyli Darwin traktował, niektórzy mówią, że to jest tylko zasada naturalizmu metodologicznego, Darwin traktował świat jako zwarty, zamknięty system przyczyn i skutków. Natomiast kreacjoniści różnych odmian, prawda, jak ktoś sięgnie do mojej książki, ona jest dostępna w internecie, nie trzeba kupować, ale można kupić. Zresztą moi doktoranci przywieźli po parę egzemplarzy różnych tomów niedawno wydanych w Zielonej Górze. Prawda? Także jak ktoś będzie chciał, to tutaj piąty rząd chyba tam siedzą. O, tu gdzie ta ręka. Można się zgłosić i sobie wziąć. Ale one wszystkie są w internecie. Można ściągnąć w postaci PDF. Otóż w Zielonej Górze zauważyliśmy, że Darwin wprowadził coś nowego, chociażby w porównaniu z Newtonem. Wprowadził coś, co nazwaliśmy epistemicznym układem odniesienia. Tu przez analogię do pracy
geografa, geograf, zanim zacznie rysować na mapie rzeki, miasta i tak dalej, to najpierw musi ustalić układ odniesienia, prawda, skalę, podziałkę i dopiero jak to zrobi, może się zająć właściwą geografią. I podobnie uczony. Dawniej w filozofii nauki, na szczęście mamy tutaj filozofa nauki w tym panelu, panował przesąd wśród neopozytywistów, przesąd dotyczący faktów. Zresztą to jest takie potoczne rozumienie, prawda? Że fakty są pewne. Jeszcze się uderza pięścią w stół, prawda? Późniejszy rozwój filozofii nauki, zresztą no, ja tak mówię późniejszy względem neopozytywizmu, zapomniałem przez moment, że pan profesor Szlachcic jest specjalistą od konwencjonalizmu. Konwencjonaliści wskazywali na to wcześniej. Więc rozwój filozofii nauki pokazał, że fakty, że nie ma nagich faktów, jak to się mówi, że fakty są uteoretyzowane, że fakty zakładają coś wcześniejszego i że w związku z tym fakty nie są pewne. I że same fakty nie mogą obalić teorii naukowej. Ale to samo jest nauką. Tak jak dawniej panował przesąd, że fakty są obiektywne i niczego nie zakładają wcześniejszego, a priorycznego. Tak samo dzisiaj się sądzi, że nauka jest czymś takim obiektywnym. Otóż jest to nieprawda. Uczony, zanim zacznie uprawiać naukę, musi założyć wstępnie, jak to będzie robił. Na przykład, czy dopuszcza w swoich analizach fakt taki, że niektóre zdarzenia, niektóre zjawiska są rezultatem przyczyn nadprzyrodzonych, czy też nie dopuszcza. Otóż dzisiejsza nauka akceptuje postawę Darwina. To, co Darwin wprowadził w biologii, rozszerzyło się na wszystkie nauki empiryczne. Nauka nie może w wyjaśnianiu zjawisk odwoływać się do przyczyn nadprzyrodzonych. Jest to wstępne założenie, oczywiście a prioryczne. Tego założenia nie da się naukowo uzasadnić, bo mielibyśmy petycję principii. Ono jest przyjęte bez założenia. Jest to założenie priorytetyczne. I o ile jeszcze teorię ewolucji można od biedy, ale to od biedy, połączyć z wiarą teistyczną. Nie ma tu sprzeczności, ale jest balansowanie na skraju sprzeczności. O tyle całą naukę jest niezwykle trudno z założeniem naturalizmu, czyli ze współczesną nauką połączyć, bo jak wiemy, teizm, to z definicji, prawda, teizm mówi, że przynajmniej niektóre zdarzenia są rezultatem działań przyczyn nadprzyrodzonych. I tu właściwie wyważałbym otwarte drzwi, gdybym Państwu tłumaczył, jaką rolę odgrywa w chrześcijaństwie zmartwychwstanie, prawda? Święty Paweł wyraźnie mówił, jak nie ma zmartwychwstania, to Jezus nie zmartwychwstał. Jak nie zmartwychwstał, to próżna jest wiara nasza. Ale zmartwychwstanie to zdarzenie pewne. Co nauka mówi o możliwości zmartwychwstania? Teorię ewolucji to jeszcze można uzgodnić z wiarą, prawda? Uznać, że Bóg, zresztą ten cytat z Juela to właśnie o tym mówi, prawda? Który Darwin wprowadził na początku książki o powstawaniu gatunków. On ma charakter deistyczny. Prawda? To jest koncepcja, że Bóg coś tam na początku stworzył, nadał prawa i dalej to już leci samo. Prawda? No ewentualnie mówi się, że miał jakiś cel, prawda? Że proces ewolucyjny ma cel. To nawet Asa Gray, amerykański
biolog tak próbował ochrzcić Darwina, mówiąc, że proces ewolucyjny ma cel. Ale właśnie znalazłem wypowiedź Darwina na ten temat, gdzie wyraźnie Darwin odrzuca takie rozumienie procesu ewolucyjnego i mówi, że w działaniu doboru naturalnego nie ma więcej celowości niż w kierunku, w jakim wieje wiatr. Eksplicyte wymieniając nazwisko Asy Greya, odrzucił jego rozumienie. Dlaczego, wracam teraz do głównego tematu, dlaczego wobec tego ja mówię, że naukowiec nie może być kreacjonistą, chociaż są naukowcy z tytułami czy ze stopniami naukowymi, którzy są kreacjonistami. Dlaczego nie może być? Bo współczesna nauka jest tak rozumiana, po darwinowsku właśnie, nie tak jak Newton chciał, czy inni do czasów Darwina, jest rozumiana po darwinowsku. Żadne zdarzenie nie może być skutkiem działania przyczyny nadprzyrodzonej. Zdarzenie empiryczne, bo przecież każde zdarzenie empiryczne jest badane przez naukę. Epistemiczny układ odniesienia nauki, naturalizm, wyklucza coś takiego. Kreacjoniści najczęściej nie zdają sobie sprawy, że oni nie proponują alternatywnej teorii wobec ewolucjonizmu. Oni proponują alternatywne rozumienie nauki. Inny epistemiczny układ odniesienia. Jeżeli naukę rozumiemy tak, jak dzisiaj się rozumie w większości wypadków, prawda? No to naukowiec nie może być kreacjonistą. Chyba że uznamy, że dzisiejsze rozumienie nauki pochodzące od Darwina jest zbyt wąskie, że jest wykluczające, że jest a prioryczne. No musi być a prioryczne, bo każde takie założenie musi być a prioryczne, ale że niepotrzebnie wyklucza pewne możliwości. Mniej więcej 95% współczesnych uczonych jest naturalistami. Mniejszość kreacjonistyczna to jest paroprocentowa. Więc mamy dwa takie epistemiczne układy odniesienia rywalizujące. Jeszcze można wymienić trzeci, to jest, bo on się różni od kreacjonizmu, to jest epistemiczny układ odniesienia teorii inteligentnego projektu. Jest coś takiego. Prawda? Są takie trzy rozumienia naukowości ze sobą rywalizują, ale w zasadzie znana jest, i to intuicyjnie najczęściej, nie w postaci takiej zreflektowanej, znany jest tylko ten naturalizm. Tamte są wyczuwane raczej intuicyjnie. No dobrze, dziękuję. Myślę, że będzie okazja o innych sprawach porozmawiać.